Przepraszam, że dzisiaj głos mam taki. Taki radiowy. Postaram się, żeby nie powiedzieć podcastowy. <grystanie> Mamy dzisiaj porozmawiać o fragmencie katechizmu, który mówi o rzeczywistości Kościoła. Tak, bardzo ciekawy temat będzie. Założenie Kościoła przez Jezusa musiało być tak rewolucyjnym wydarzeniem, tak wyjątkowym, nowym, jak chociażby wynalezienie Facebooka. Ciekawe porównanie. <grystanie> no tak myślałem o tym. No, tak sobie to przeanalizowałem, że to było tak wyjątkowe i tak inne wobec tego, co do tej pory działo się w świątyni jerozolimskiej. No, na pewno takie nowe spojrzenie, ale jak się czyta katechizm o tym kościele, przynajmniej te pierwsze punkty, to mam wrażenie, jakby taki był strasznie górnolotny język. A ja tam znalazłem takie sformułowanie, które bardzo mi się spodobało, że jesteśmy rodziną Jezusa. No, jedno z takich określeń, że tak powiem. Ale zasadniczo, jak się to czyta, to jest taki poziom zupełnie jakby trochę oderwany od rzeczywistości. Taki akademicki. Nie odniosłeś takiego wrażenia? No, taki... Nawet nie, że akademicki, tylko taki. Mistyczny. Mistyczny, no. no, mistyczny, mistyczny. To jest lepsze określenie. Bo to nie, że naukowy taki język, tylko taki język. Takie coś nieuchwytnego, co gdzieś jest? Tak jakby nie wiadomo było do końca, jak to prosto wyrazić. <laughs> nie wiadomo, o co chodzi. <laughs> nie, nie, że nie wiadomo, o co chodzi, to nie. Tylko, że trudno chyba jest powiedzieć o Kościele w takim prostym języku, że jak się chce całą tą głębię Kościoła wydobyć, to nawet w katechizmie to widać, że trzeba używać już takiego języka właśnie z pogranicza duchowości, mistycyzmu, Odnieść się do czegoś takiego całkowicie wybiegającego poza taki nasz świat. Da się to zauważyć po ilości materiału, jaki jest przeznaczony dla bardzo tego dużo, tematu. Bardzo no dużo, nie bardzo dużo. A więc się... ileś punktów człowiek czyta, 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 a jeszcze nie ma tych znamion Kościoła, no nie? że jeden święty powszechny apostolski. Tak. A, a mówi się, że najtrudniej jest powiedzieć krótkie kazania treściwe. Nie? Tak, tak. tak no zawsze najtrudniej jest w ogóle każdą myśl wyrazić krótko. Także tutaj jest chyba taka trudność z um, wyrażeniem całego bogactwa, jakim jest Kościół. Oczywiście mówimy cały czas o tej wspólnocie, no, nie tak. o budynku, tylko o wspólnocie. Tam w ogóle nie pada nic o budynku, jakim jest Kościół. Tylko... Nie wiem, czy to nie jest jakiś taki słaby punkt naszego języka polskiego, że u nas tym samym słowem określa się wspólnotę i to widać tylko przy zapisie, że z dużej litery pisany Kościół to jest wspólnota, tak. a z małej to, to budynek. No, ale gdybyśmy to tak chcieli dzisiaj ująć, w taki jednak prosty sposób. Mhm. No to tak, no trzeba by było poszukać. Z jednej strony wszystkiego, co pokazuje takie bogactwo Kościoła, tam są te wszystkie obrazy, no niektóre, Że Kościół jest owczarnią, dużą tak, budowną, rolą. Tak, tak, tak. Z drugiej strony to, czemu służy Kościół, czyli po co w ogóle Pan Jezus powołał wspólnotę. I trzecia rzecz, dlaczego to wyrasta aż ze Starego Testamentu. Nawet katechizm mówi, że zamysł stworzenia świata. Tak, dokładnie, no nie? Że, że już wtedy Bóg widział Kościół. To jest też ciekawe. To jest fajne zdanie, że Pan Bóg stworzył świat dlatego, żeby był Kościół. Bo Kościół to jest komunia z Bogiem, to jest zjednoczenie z Bogiem. Tak, i, i jakby to jest taka chyba fundamentalna myśl no nie? katechizmu, jak chodzi o Kościoła, że to jest podstawa zjednoczenia człowieka z Panem Bogiem. I to jest Kościół. I mówi się, że to jest jedyna droga zjednoczenia człowieka z Bogiem. No to już jest taka wyższa teologia, jak zaczniemy wchodzić na to, w jaki sposób. W jaki sposób to tak. A pamiętasz to zdanie? Poza Kościołem nie, nie ma zbawienia. zbawienia. I przygotowując się, natknąłem się na fajny artykuł, gdzie ksiądz jeden tłumaczy na portalu Opoka, skąd się wzięło to: poza Kościołem nie ma zbawienia. Bo to zrozumienia, że Kościół i Chrystus to jest ta sama rzeczywistość. Tak, ja nawet sobie zaznaczyłem, że to jest tak bardzo ciekawie połączone wszystko. Zbawienie świata, równa się Kościół. No. Taka, taka myśl jest w katechizmie, że zbawienie świata, równa się Kościół. To któryś z w Kościoła chyba powiedział. I jakby właśnie to przyłożyć do tego, że poza Kościołem nie ma zbawienia, no to jak najbardziej nie ma zbawienia. Jakiekolwiek zbawienie dokonuje się w Kościele, poprzez Kościół. Nawet jak ktoś nie należy formalnie, byśmy powiedzieli do kościoła, do wspólnoty przez chrzest święty, jak się zbawi, to tylko dzięki Kościołowi. I stąd może też taka wizja, że w zamyśle Boga przy stworzeniu świata już istniał kościół, bo to jest coś, co jest łącznikiem między Bogiem a człowiekiem. Ten ksiądz, którego czytałem wypowiedź, mówi: „A podmień sobie słowo kościół na słowo Chrystus, bo to tak należy rozumieć. Dokładnie. Poza Chrystusem nie ma zbawienia.” No i wobec takiego zdania nikt nie protestuje i nie, nie protestuje. proponuje. Wiadomo, że tylko Chrystus przynosi zbawienie. Nie ma innej drogi. No i Chrystus sam to mówi, to już wspominaliśmy kiedyś, jak mówi do Szawła jeszcze, dlaczego mnie... Nie prześladujesz, no nie? A, a ma na myśli wyznawców. Ścigał wyznawców, a nie Chrystusa. No to jest jedna taka myślę bardzo ważna rzecz, żeby sobie takie coś uświadomić. Chyba największym problemem z Kościołem dzisiaj jest... Y ta druga rzeczywistość, którą pokazuje katechizm, że Kościół to jest że rzeczywistość duchowa i cielesna. I z tym chyba dzisiaj jest największy problem. Czemu? No bo chyba jest nam ciężko w przypadku tej cielesnej rzeczywistości zobaczyć duchową. No największa krytyka idzie na Kościół. Ale jaki Kościół? No, wspólnotę Kościoła. No właśnie, jaki Kościół? No, ja ostatnio mam wrażenie, że mało kto krytykuje wspólnotę Kościoła, bardziej krytykuje hierarchię. No ale hierarchia też jest wspólnotą Kościoła. No też. Nie jest oderwana od wspólnoty. Tam nawet jest wprost powiedziane, że jeżeli się patrzy na Kościół, to zawsze z perspektywy Jezusa, Chrystusa i Ducha Świętego. Jak patrzy się z perspektywy Ducha Świętego, to tam oczywiście tak mistycznie powiedziane, że zakwita w Kościele. No nie Duch Święty, rozkwita w Kościele. Ale jest tam bardzo konkretnie powiedziane, że Duch Święty jest tym, który w Kościele daje urzędy i charyzmaty. Pobudza te urzędy i charyzmaty. Więc jeżeli. Ktoś widzi w kościele urząd i to krytykuje, to dalej krytykuje wspólnotę kościoła, dalej krytykuje kościół. I teraz jest pytanie, gdybyśmy chcieli pokazać, gdzie jest istota kościoła i dlaczego w nim są ludzie, którzy nie dorastają do pewnych prawd, do, do pewnego sposobu życia, to jak to zrobić? To gdzie, gdzie to ugryźć? To chyba zawsze takim przepisem dobrym było sięganie do początków, sięganie do, do źródeł, pokazywanie. To jest teologia biblijna, pokazywanie na Jezusa, pokazywanie. No dobrze, jak... to jak? Bo idziesz w dobrym kierunku. Dzięki dzięki. Gdzie byśmy mogli pokazać? No powiedzmy, że naprawdę jest taka sytuacja, że przychodzi ktoś, kto ma problem z Kościołem i może przez to nie uczestniczy w sakramentach, w życiu kościoła, bo nie do końca potrafi zaakceptować grzech w kościele. Powiedzmy, że nie chodzi tylko o hierarchię, ale w ogóle. I teraz, gdybyśmy chcieli mu pokazać taki kościół, który jest prawdziwy i, i taki, który chce się być w nim, no to, to gdzie? No to opisem takiego stanu są dzieje apostolskie. No? To jest początek kościoła. Listy pawłowe, które są skierowane do danej wspólnoty. Powiedziałem ci, że szedłeś w dobrym kierunku, a teraz poszedłeś w przeciwnym. to. <laughs> no to... <laughs> Ja bym tak podpowiadał, listy Pawłowe. Znaczy, pewnie też. Domyślam się, że można by było wydobyć z listów Pawłowych takie rzeczy, ale łatwiej i chyba bardziej przemawia pan Jezus. Powiedzieliśmy na początku, że Kościół to Jezus. Tak. Że Jezus zgromadził uczniów, że Jezus tworzył kościół. Jaki on tworzył kościół? Z kim on jadł? Z kim siadał do stołu? Z grzesznikami. Nie? Nie ma kościoła bez grzeszników. To jest niesamowicie ważna myśl, którą katechizm trochę mi się wydaje przemilczał, przynajmniej na razie. Dlatego o tym nie powiedziałem. No, <głos> <głos> właśnie, że jeżeli kościół jest założony przez Chrystusa, jeżeli on dał wzór tego kościoła, w tym jak budował wspólnotę uczniów, apostołów, wszystkich, którzy z nim byli, no to on pokazuje kościół, w którym są grzesznicy. On sobie nie wybierał elity, która Przestrzegała wszystkich przykazań, wszystkiego, co się da w najlepszym taki idealny sposób, tylko sobie wybierał grzeszników i to czasem takiego bardzo dużego kalibru. Mhm. I z nimi siedział przy stole, z nimi spożywał, z nimi budował wspólnotę. I teraz dlaczego do tego zmierzam? Bo jak się czyta katechizm i te wszystkie punkty o kościele, piękne obrazy, piękne wizje Kościoła, to najważniejsza myśl jest taka, że Kościół ma uświęcić człowieka mogę uczynić świętym to jest jedyna misja kościoła nie ma nic innego czyli doprowadzić do, do zjednoczenia, zjednoczenia z, z panem bogiem no nie to zjednoczenie z panem bogiem jest takie trochę abstrakcyjne a świętość jest powiedzmy bardziej konkretna no nie i teraz to uświęcanie i to mi się bardzo podoba to znalazłem u oczywiście kogo racingera <laughs> racingera <laughs> ale to pokazuje jaki to jest człowiek który ma niesamowity zmysł bo on pokazuje wprost że to uświęcanie dokonuje się we wspólnocie z drugim człowiekiem i nie ma innej drogi. Trzeba wytrzymać, on to pisze wprost. trzeba wytrzymać z grzesznikiem w kościele, i to się dokonuje przez podnoszenie i jak gdyby takie prowadzenie dalej. I to jest taka jak gdyby najważniejsza wizja posługi kościoła, czy działania kościoła, czy sensu w ogóle kościoła. Moment, w którym. Ktoś mówi, że Kościół powinien być święty. To jest pomylenie rzeczywistości. Z jakiś taki ekskluzywizm. Ekskluzywizm, no dokładnie. Natomiast on jeszcze to tak mocno roz, rozgranicza, że to nie jest Kościół świętych ludzi, tylko święty Kościół grzesznych ludzi. Tak, 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 była taka nie? książka. Bardzo dobre to stwierdzenie jest, bo to pokazuje, że Kościół jest święty Jezusem Chrystusem i tylko nim. Ma w sobie grzeszników, których podnosi do świętości. I podnosi we wspólnocie. I chyba to jest największa trudność, że trzeba się zgodzić na to, że obok mnie, albo ja sam nawet, jestem grzesznikiem i jestem w Kościele i mam prawo w nim być. Mało tego, takiego mnie chce Pan Jezus w tym Kościele, bo takiego mnie może zbawić. Takiego mnie może podnieść i uświęcić. Gdyby nie było grzechu, to po co Kościół? Gdzieś ostatnio wyczytałem, że całe działanie Boga wobec świata to obrazem takiego działania, to jest obecność lekarza. Że Bóg od samego początku przychodzi, żeby pewne rzeczy uzdrawiać, naprawiać. Jezus później też mówi, nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, którzy no, źle się mają. Źle mają, no, nie? Czyli grzesznicy. Że tak naprawdę cały Kościół jest do grzeszników posłany. Ksiądz Marek często wspomina, że obraz Kościoła to jest obraz tego poligonu, czy, czy szpitala polowego. papież Franciszek, na no to... Tak, on cytuje za papieżem Franciszkiem. Tak? To jest taka, taki obraz papieża Franciszka, nie szpital polowy. Byliśmy ostatnio na bierzmowaniu we wspólnocie zakonnej i po bierzmowaniu spotkaliśmy się z ojcami, z braćmi, rozmawialiśmy na temat współczesnej tam kondycji, zgromadzenia i, i kościoła. I ktoś zacytował piękną wypowiedź. Zapytano jednego starszego zakonnika, co. W zgromadzeniu zakonnym jest dla ciebie takie dobre, fajne, co, co, z czego się cieszysz, a co ci sprawia najwięcej trudności. I ten zakonnik miał odpowiedzieć, że najbardziej mu się podoba życie wspólne i najwięcej trudności ma właśnie z życiem wspólnym, wspólnym. we wspólnocie. Nie? Tak. Że to jest i droga do świętości, ale czasami też ten krzyż gdzieś jest. To jest też taka właśnie myśl u, u Ratzingera, że do świętości prowadzi znoszenie drugiego człowieka w kościele. To ciekawe. No, że znoszenie go po prostu, że, że ja nie stwierdzę, że nie, no jak jest taki gość w kościele, to ja się wypisuję. To znaczy, że ktoś, no Benedikt bardzo mocno mówi na Singer, że to jest pyszny człowiek, który nie rozumie w ogóle, czym jest kościół. I że przemawia wtedy pycha przez człowieka. Więc takie bardzo mocne słowa. I widzę, że tutaj ten, którego byśmy postrzegali jako takiego człowieka bardzo radykalnego, jak chodzi o taką świętość, to tu idzie w zupełnie drugą stronę. W taką, powiedzielibyśmy, zupełnie skrajność, gdzie to, że w Kościele jest taki, a nie inny człowiek i z tobą dąży do zbawienia, to to jest moc Kościoła. To jest ta wielkość, która jest w Kościele. Że Kościół to potrafi zrobić, że Pan Jezus w Kościele to potrafi zrobić. I dlatego powiedziałem na początku, że powstanie Kościoła to była taka rewolucja. No bo przypomnij sobie tą sytuację. Mamy świątynię w Jerozolimie, mamy faryzeuszy, mamy wszystkich, którzy sprawują tam kult. Tam jest jedyne legalne miejsce kultu. Tak. I nagle przychodzi Jezus i mówi, słuchajcie, to będzie zburzone. A prawdziwy świątynia mojego ciała, prawdziwy kościół, prawdziwa świątynia taka, której się spodziewamy od dawien dawno od proroków, to niebieskie Jerozolim. Tak, to będzie Jezus. To będzie polegało na tym, że będzie wspólnota w Duchu i w Prawdzie. Wokół Jezusa, no nie? Połączona Jezusem. Tam jest też tak mocno, że to jest coś, czego się nie da rozdzielić. I potem spotykały się pierwsze wspólnoty na Eucharystii. To Kościół to była ta wspólnota. A później, dopiero po, po, po latach, zaczęto te budynki, gdzie się spotykają, które też zaczęły powstawać, były budowane. Zaczęto je nazywać kościołami z małej litery, jako znaki, widzialne tej wspólnoty, którą oni tworzą. To też było powodowane chociażby tym, że, że były na grobach męczenników budowane. Miały taki dodatkowy wyraz, no nie? Że, że ten kościół, to miejsce zgromadzenia jest na... O tym będziemy mówić, bo pod koniec tego obszernego materiału o kościele jest temat związany ze świętymi i z Maryją. To może wrócimy to o męczennikach. Mi, dobrze. To ja bym odcinku. jeszcze poszedł tylko dzisiaj, jak chodzi o kościół w jedną rzecz, związaną z... Sakramentami Kościoła, myślę, bo to jest też ważne, że Kościół ma sakramenty, które mają szczególne znaczenie. No nie? Pewnie to też wyjdzie potem jeszcze w katechizmie, jak będziemy same sakramenty omawiać, tak. ale spodobało mi się w katechizmie to nawiązanie do y, Kościoła Prawosławnego, że to są święte misteria, no nie? że już same sakramenty powodują, że my mamy czasem ciężko zobaczyć, o co tak naprawdę w Kościele chodzi że jest coś zewnętrznego, bardzo prostego. Często o to zabiegamy, czyli żeby przyjąć dziecku udzielić sakramentu chrztu, przyjąć sakrament małżeństwa, bierzmowania, ale czy my do końca rozumiemy, jaka duchowość za tym stoi? No nie, co tak naprawdę się dzieje duchowo wtedy, mhm. jeżeli tak naprawdę całe działanie kościoła, które jest takie bardzo fundamentalne, jeżeli chodzi o zbawienie, przejawia się przede wszystkim, wiadomo, że nie tylko, ale przede wszystkim w sakramentach. Tak, tak I... Też jest bogactwem, że po drodze mieliśmy język grecki, który nazywał te rzeczywistości tym słowem misterion. Potem język łaciński to tłumaczył znowu na dwa słowa, mysterium i sakramentum. Tak, sakrament to są te widzialne znaki, tam jest akcent w tym słowie na widzialne znaki niewidzialnej łaski, a słowo mysterium po łacinie, no to oznaczało bardziej tą rzeczywistość tajemniczą, która się dzieje, tą rzeczywistość duchową. Bo my chyba potrzebujemy, jako w ogóle ludzie, żeby to, co się dzieje w sferze duchowej, miało dla nas jakiś konkretny wyraz w rzeczywistości taki, taki zewnętrzny, no Nie fizyczny. Nie potrzebujemy w czasie bierzmowania, namaszczenia na czole tego znaku, żeby mieć taką pewność. Znaczy, bo to jest bezpieczne, no nie? Wtedy człowiek czuje się mi się wydaje bezpiecznie, jeżeli ma coś zewnętrznego, co mu gwarantuje łaskę. No bo można powiedzieć, że no przecież ja mogę sobie w takim razie. Z Panem Jezusem spotkać się w lesie i, i, i buduje wspólnotę. Buduje jedność. No. I teraz to, do czego mi jest potrzebny? Kościół, sakramenty. Ale jesteś blisko prawdy, bo święty Paweł pisze, że każdy człowiek jest świątynią ducha świętego. No. I da się zbudować jedność w relacji jeden do jeden. Tak, da się. Ja nie mówię, że nie. Tylko... Pustelnicy w Egipcie, Antoni Pustelnik. Tylko, że na czym polega problem, albo inaczej, może nie problem? Na czym polega różnica budowania wspólnoty z Panem Bogiem tylko w takiej relacji jeden na jeden? Mhm. Powiedzmy, że w pustelni zamknąłem się w pustelni jeden na jeden, siedzę z Panem Bogiem i buduję relację, a budowania relacji we wspólnocie kościoła poprzez sakramenty. Wspólnota też jest darem. No ale na czym polega różnica? Zależy jakie sakramenty, bo ja mamy sakrament Eucharystii, to Jezus tam jest obecny w wyjątkowy sposób. Prawdziwie, realnie, substancjalnie. Czym się różni bycie w lesie samemu, w pustelni i w relacja jeden na jeden od relacji w kościele, w sakramentach, we wspólnocie z urzędem nauczycielskim kościoła, powiedzmy z charyzmatami kościoła, z całym bogactwem tego, co kościół daje? Wiem, wiem, ale stwarzam napięcie. No, słucham. We wspólnocie mamy pewność. Właśnie, We wspólnocie mamy, mamy też to bogactwo Ducha Świętego, który działa przez drugiego człowieka. Mamy, jak mówiliśmy, tradycję, mamy magisterium kościoła, wiem, że nie zbłądzę. Właśnie, wiem, że nie zbłądzę. Tu i tu mogę dojść do celu. Tylko różnica jest taka, że ja bym to powiedział takiego czegoś, że ten, który jest w lesie w pustelni, to chodzi i szuka czegoś bez mapy. A ten, który jest we wspólnocie Kościoła ma mapę i jeszcze przewodnika. Co nie znaczy, że ten bez mapy może nie znaleźć. Może znaleźć. Może znaleźć. Ja dlatego mówię, że tu i tak. tu można zbudować relację. Różnica jest tylko w takim bezpieczeństwie i pewności tego, na ile ta relacja będzie faktycznie relacją z Panem Bogiem. Kościół jest darem. To też trzeba pamiętać. Tak. No nie? Kościół nie jest obowiązkiem. Kościół jest darem. Jeżeli my będziemy traktować to w perspektywie yy, o, przykrego obowiązku należenia do wspólnoty, no to nigdy nie, nie będziemy czerpać takiej radości. No został podarowany tak naprawdę światu. Mało tego widać, że od początku w zamyśle Pana Boga był taki dar. Przyniósł go Jezus, zrodził się kiedy? Jeszcze bym się zapytało. Można powiedzieć, Zgodnie że zrodził się w Dzień Pięćdziesiątnicy. A wcześniej? Zrodził się na krzyżu z boku Chrystusa. z tak, serca Chrystusa przebitego, no nie? Więc to pokazuje, jaki to jest dar też. Ale to jest moim zdaniem tylko homiletyczny chwyt, <laughs> który nawiązuje do tego, jak Ewa zrodziła się z boku Adama, z tego żebra wyciągniętego, który nie też jest jest to homiletyczny chwyt. Tak. To jest bardzo piękne pokazanie, czym jest dar Kościoła. Że jest darem serca Chrystusa, który przebite zostało na krzyżu. Gdzieś pokazać wartość tego daru, to... Myślę, że to jest lepiej pokazane niż Pięćdziesiątnica i, i dar Ducha Świętego, który jak gdyby jest tym takim momentem dynamicznego Kościoła, który wychodzi no nie, tak do ludzi. Jest. Zaczyna się ta wielka misja ewangelizacyjna Kościoła, ale ten dar na krzyżu to ma taką, myślę, większą moc. Warto sobie pomyśleć o tym, że jeżeli Kościół zobaczy z perspektywy przebitego serca Jezusa na krzyżu, to trochę inaczej wygląda jego wartość. Może w związku z tymi nazwami, że kościół wywodzi się od słowa zwołanie, eklezja, jak no. ek kalein. Może powinniśmy mówić, że nie chodzimy do kościoła, że tylko chodzimy na kościół. Tak jak mówimy, że nie chodzimy do oazy, tylko chodzimy na oazę. Światło, życie. No właśnie to jest takie, w polskim języku dziwnie brzmi. To jak kończymy i, i, i wracamy do, że tak powiem, określenia kościoła, które by miało tak nas prowadzić, to myślę, że jest jedno, które tam padło w katechizmie, takie bardzo piękne. Przy tłumaczeniu tych właśnie wszystkich y, pierwszych y, określeń Kościoła, coś tak widzę po oczach, że chodzi Ci o Kyriakę. Czyli? Należący do Chrystusa. Należący do Chrystusa. Dokładnie mi o to chodzi. To jest chyba najpiękniejsze określenie Kościoła. Że, że to jest coś, co należy do Chrystusa. I stąd się biorą te słowa church, history. Tak, tak. I warto pomyśleć o tym, że to, że ja jestem w Kościele, to znaczy, że należę do Chrystusa. Po takim przydługawym wstępie serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek, gdzie przejdziemy do następnego fragmentu katechizmu poświęconego kościołowi. Do zobaczenia za tydzień. Ależ to pięknie radiowo powiedziały. No fajnie.